Siema. Z tej strony to jest kolejny odcinek, albo inaczej następny z Gnupaka. I aktualnie znajdujemy się w miejscu, gdzie skończyliśmy streama poprzedniego z Gnupaka, tak? I wtedy zbudowaliśmy tyle z naszego domu. I co jeszcze? Może sobie trochę sensa zmienię, bo to jest koszmarny sens. Do Counter-Strike'a sobie ustawimy tego. No i dzisiaj musimy poprzenosić tutaj parę rzeczy do góry. Dobra. To może nas... Mogę zastanowić, czy już iść na dół po to wszystko. Dobra. Może pyk do wody. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków z Gnupaka, to link w karcie oczywiście. Ale dobra, już nie przedłużam. Zaczniemy to wszystko robić, co trzeba. Oczywiście to jest Gnupak, paczka modów, nie? No ale jest już dostępna publicznie. Bo na streamie wbiliście wymóg, próg. Do pobrania jest w opisie i za niedługo powinien wrócić poradnik z tego, jak tego używać, jak używać tej paczki, nie? Takich obsiup nie jest z nią, bo dużo waży ta paczka, bardzo. Że dużo zabiera ramu i to trzeba wszystko spokojnie zrobić. Postaram się zrobić poradnik dla wersji premium i premium oczywiście, dla tych dwóch wersji. Dobra. Paczka powinna działać też multiplayer, jak tak mogę powiedzieć. Dobra, sobie wszystko to pozabieram. Ja jestem głupi, bo tych skrzynek nie wziąłem. Ja tam skrakuję jakieś góry. Chyba mi starczy. Nie starczy mi drewna, potrzeby więcej. Tego trzeba nie chcesz na razie ścinać. No tutaj... Pójdzie tam do lasu. Dobra. Jakby coś zasinało, to... Przepraszam, ale nie powinno zacinać, ale zacinać mogłoby przez to, że właśnie jak mówię, dużo waży ta paczka i dużo zabiera ramu. I OBS plus ta paczka to czasami tak mech, ale nie ma na razie ściny. Ewentualnie ta grafika Minecrafta jest taka mech. No to już wiadomo, że to dlatego, że to Minecraft, nie? Dobra, jestem z powrotem. Chwilę mnie nie było, bo coś tam patrzyłem odnośnie tej grafiki. Dobra. I teraz sobie pójdę tam do góry zrobić te skrzynki. Chyba, że magazyn zrobimy. Magazyn można gdzieś tutaj zrobić jeszcze. W dół się pokopać, nie co? Magazyn mogę zrobić gdzieś niżej. Załóżmy... O, te schodki tu będą przedłużone w dół. Więc to przedłużamy. Mniej więcej na takiej głębokości powinien być magazyn, taki na 3 kratki wysokości. Mamy też trochę węgla. Mam żelazo, kilof mam, dobra. I dzisiaj chyba też się do netheru wybierzemy, więc to fajnie, fajnie. To wiem, może coś ciekawego znajdziemy też dzisiaj. A, i mam do was pytanie, czy jak się wam podoba taki ten nowy czas przesyłania filmów, że jeden na tydzień, nie? Czy on jest lepszy od tego, jak były jeden na co dwa dni przesyłałem film? Czy może gorszy? Weźcie mi napisz to w komentarzach.
A co jakbyście powiedzieli taki maraton, że przez tydzień bym wrzucał filmy z wakacji z Gnąpaka. Przez tydzień, codziennie. Jeden tydzień, codziennie byłyby takie filmy. Co wy na to? Trochę skrzynek. Zrobię to tak. Co to jest? Ciekawe to rzeczy są. Siup. Zbudujmy sobie skrzynkę. Jest. O, coś na nas trzy skrzynki może być. Ale najpierw bym tutaj jeszcze. Ustawmy je gdzieś indziej na razie. W ogóle jest noc. Na razie tak. I tutaj sobie wszystko pociepuje. Musimy jakoś teraz zagospodarować tamtą przestrzeń, że jakoś ładnie to zrobić, że to ładnie wyglądało. Załóżmy, że zrobimy to, nie wiem. Desek bym potrzebował, ale to może się najpierw prześmy. Nie miałem jakiś. I tam coś zostawiłem, tak, ja tam coś zostawiłem, by mi się zdespawnowało. To się może przydać, nie wiem. Jakiś lag? Lag? Już nie ma lagów. Spróbujemy jeszcze raz. No i widzisz cię. Dobra, tam jest szkielet. Ja bym go ubił. Au, dostałem. Oj. A. Trzeba go. Nie mogę z wody go. Nie mogę do wody wleźć. On jest, gdzie on jest? Tu jest, tu jest, tu jest. No i właśnie zrobiłem to, czego nie mogłem zrobić. Dobra, ubity. Ja bym poszukał jakiegoś oak. Dobra, tam jest jeden dąb. Dęby, nie wiem. Dąb się chyba czyta, nie? Dąb się mówi, nie? Wioska tam jest. Ej. To jest zwykła wioska. Pójdziemy tam na pewno. Ciekawe rzeczy tam można znaleźć na pewno. Sobie pójdziemy do wioski. Zbiorę tutaj trochę tego drewna. No, trochę tego mamy. Jest jakiś ten Dragonite cały. No, ale chodźmy teraz do tej wioski. To jakoś tak musimy to. Chyba, że popłynąć, można zawsze przepłynąć. Tak. No. Płyniemy, płyniemy. Piszcie w komentarzach, co zbudować mam. Co byście chcieli, żebym zbudował na tym świecie? Fajny jest zasadniczy ten świat. Więc pisz to, co byście chcieli, żebym zbudował. To postaram się zbudować. Jeżeli pomysł będzie dobry. Jeżeli ktoś coś fajnego wymyśli, to łapkujcie jego komentarz. To będę wiedział, że chcecie, żebym zbudował. No, bagniska tutaj są. Dobra. No tu jest ta wiocha. Dobra, idziemy do wiochy. Dobra, skok tu. O, jegit. Jegit, jegit. Leaping Artaya, the scary of blinding, co? Co to jest?
Jakiś boss? Żywam boss bara? To chyba jest ten wykokszony mob. Wiesz, można było zrespić bossa. Chyba nawet mieliśmy takiego bossa zrespionego, już nie. Ej, wpuszczaj mnie, ty. Kolego, co ty tutaj robisz? Ty tu puścisz? Masz coś tam? Nic nie masz, co ty tu robisz? Fejkujesz taska. Jesteś impostorem. Impo, impa. A mógł. Dobra. Ja się już nie wydurniam. Jest. Branko. Ale nie takie, jakie potrzebuję. Świetnie. Cauldron. Są leczery. A tutaj nic nie ma. Tu jest zaś ten alchemik i u alchemika nie ma skrzynki. Ten nie ma. Ten? Ma. To jest chyba Fletcher znowu. O, i tym, ten... O, jest dobrze, mamy zbrojki trochę. Dobra. I siodełko przy okazji i skrzynka. Dobra, skrzynkę wezmę. Wezmę sobie trochę. Będę się popolować trochę na jakieś dziady, bo jedzenia nie mam. Shop. Już shopów nie zabijam, bo wiem, że one są dobre, ale nie kradną. Dobra, tutaj nie będzie skrzynki. Nie mam zapalniczki, to są mniejsza, to dobra, wracamy do siebie. Tam jest moja góra. Hop, hop, hop. Okej. Okay. Tu mam trochę tych dębów też, więc je oczywiście pościnam. Dęby ścięte. Pyk, 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 pyk. To chyba w tamtym stronie będzie do naszego domu. Do bazy. Nie miał kordów zapisanych, jestem trochę debilem. No, są schody, dobra.
Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Napisz, co sądzicie o takiej serii jak Grompak. Czy wam się podoba Grompak? Czy wam się nie podoba Grompak? Grompak dobre wyświetlenia robi, nie? Jest bardzo dobre. Czym ty jesteś? Diabeł tasmański, dobra. Cześć! O, miniaturę poleci. Znaczy, może poleci. Śmieszne dźwięki on wydaje. Takie dźwięki wydaje. Diabeł tasmański z Minecrafta. Jakie dźwięki wydaje naprawdę diament z Diabeł tasmański? Nie wiem. Teraz puszczam. Znaczy, dobra, dobra. Bez takich rzeczy. Nie będę puszczał tutaj odgłosu diabłów tasmańskich. Forłotto. A, ja sobie w ogóle sprawdźmy, bo tutaj jest dość ciemno. Dużo miejsca. A nie, nie ma jest aż tak dużo miejsca. A myślę szczerze, że tutaj się mały grinder może zrobić. Może się. Znaczy, no, jest zły, więc co. Się nie zrobi tam mały grinder raczej. Mógłby tutaj zasadniczo drabinki ustawić co dwa i byłoby się szybciej wchodziło. Nie jest to jakiś głupi pomysł z tymi drabinkami. Weźmy tak teraz. Dobra, połowę przeróbmy na deski. Jakoś zagospodarujmy. Myślę, żeby to. Zmienić na płody. No tak, to dobrze wygląda. Dobrze to wygląda. Teraz tylko by ci się przydało to tutaj usunąć. No, podłogę zrobię z drewnianą. Drewniana podłoga po bokach, a po środku będzie taka woda płynąć. Albo nie, lawa, lawa niech to płynie. Podłoga. Zrobimy podłogę z bazaltu. Z czegoś, jakiegoś niderowego bloku. A sufit zrobimy z kobla. Myślę, że to dobry pomysł. Albo tak głęboki niech to będzie. To będzie tak głębokie, jak teraz jest. Ja będę musiał wyruszyć na poszukiwania żelaza. Dobra, więc. Teraz sobie tutaj pójdę po. Teraz spróbujmy zrobić portal do Netheru gdzieś tu. No to lawa pula bym potrzebował. Z lawa pulą już może być różnie.
Może najpierw trochę jedzenia na farmie, co? Albo zrobimy ten chlebek. Zróbmy chlebek. Dużo chlebka. Ale dużo chlebka. I zróbmy jeszcze tarczę, tak, tarczę, jeżeli jeszcze nie mam. Możliwość dość, że mamy tarczę już. No, co tym dość, nie wiem. Nie mam tarczy. Na poszukiwania żelaza i lawa pula to zasadniczo jedno miejsce w podziemie. Jedno i samo miejsce. Były dwie rzeczy z tych, które będziesz szukać, występują na nic. No. Dobra, zapalniczkę mam. Dobra. Tarczę zrobię. Przyda się to. Nic się robi. Ale nie zobaczymy niestety słońca. O, zobaczymy lekko. Jest słabo, ale zobaczymy. Tam za to jest księżyc. Stawiocha. Endermanów. Tu jakieś góry. A i gata jeszcze góry. Chyba już mi pozwoli spać. A, pozwoli już mi spać? Ło. Dobra. To... Chodźmy już na wyprawę, I guess. Thrusting back and the shadow of slowing. Aha. Dobra, nie wnikam, ale chodźmy. Znaleźć jakiegoś cave'a, jakieś wejście do cave'a. I tam wejdziemy. Chcę poszukamy trochę, po prostu. Tutaj na przykład takie wejście może być. Słyszę lawę. Gdzieś tu jest lawa. Ojej, ojej, szybko, szybko. A zróbmy to tak. Patrz, tu będziemy w tym slocie. Ja już skoczyłem ci. Tu mamy żelazo. Dobra, to był jakiś pułapek. Słuchajcie, sobie włączę napisy. No nie. Ale szybko idzie z nimi. Że CPS-u się wyciągnie. Jest! Dobra. Jest lewa. Można zrobić portal. Oj, 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 oj! Dobra, nie tak miało wyglądać. Zostaw moją lawę, gałganie.
Słyszy Wandering Tradera. On gra w wypadku. Do. Co zrobimy tutaj? Gdzieś tu, I guess. Trzeba do góry to skopać. Lepiej oczywiście, znaczy nie trzeba, ale lepiej skopać. Na wszelki wypadek, to skopę sobie. Zwalić. Raz, dwa, trzy. Pyk, trzy. Raz, dwa. W bliźnie mamy też żelazo, to możemy zrobić. Idealnie wystarczy na nowy kilo. Dobra, robimy to dalej. Gdzieś tu jest ten problem, że to nie dosięgnie. Dobra, jestem z powrotem. Skopię. Jak zrzeć nieco innego, co tam. Na przykład. Tak. Pyk, pyk. No i jest gotowy portal. Dobra, teraz zapalniczek. I ja sobie bym stąd najpierw wyszedł. Gdzie ja mam jakieś wyjście, czy cokolwiek w tym stylu? Przyblokowane craftingiem. Zrobimy to tak, patrz tam. Na 300 IQ. Pyk, wejście. Zrobione. Dobra, ja tutaj mogę zabudować zasadniczą część. Nic nam tutaj nie właziło. Żaden mob, ani nic. Po co mają nam tu włazić? My ich tu nie chcemy. Pyk. Proszę, zabudowane. Mogę zasadniczo postawić jeszcze tej torcze. Dobra. Tak, i postawmy sobie tutaj słup. Dobra, jest słup. Teraz umrę chyba. Znaczy... Nie umrę. I to jest Wandering Trader. No
fajnie to wygląda, ten domek masz na stosunku. Nora. No byłoby to jeszcze przedłużyć się w tym miejscu. Ej, dobra. Jest słup. Mamy portal do koło. Netheru. Sprawdzę, czy stać nas będzie na buty w złotym. Z tym złotym, co mamy. Jest jedno. Całe jedno złoto. Tam u góry nie wiem ile mamy. Dwa. Wtedy jednego pakowało, by były trzy. Oby były trzy, oby były trzy, bo mi się nie chce szukać tego złota. Czyli jak będzie trzeba, to pójdę, nie? No. No, trzy. Dwa. Idziemy na poszukiwania złota. Jest super po prostu. Tutaj możemy zobaczyć, czy tam, gdzie jest portal do Netheru, zacząć szukanie. Dawno tu nie ma, nie ma, no. Szlak by to trafił. No to, dobra. Potem... Jak już nie będę, może poza kamerą poszukam tego złota. Innego. Dobra. Bo teraz już musimy kończyć. Już film trwa 34 minuty. Jak nie 35. Dzięki za oglądanie. Czekajcie na następne filmy. I tak jak mówiłem, piszcie, czy wolicie filmy raz na tydzień, czy co dwa dni. A i czy chcecie maraton wakacyjny jakiś. No. To piszcie. No i subujcie, lajkujcie, bo o to tam do tego nie mówimy, a to wiecie, to trzeba. Bo wiecie, oglądanie bez suba to tak na pałę, na krechę. To nieładnie, tak nie wolno, tak nie. No i wbijcie Discordy, na które robię z mojego linku. No i to tyle, no. To bajo jajo.